komisja w obecnym składzie zarządu i rady, tak komisja? Jak państwo wiecie, komisje nie zgłosiły wniosków oraz stosownych poprawek, zatem w dniu dzisiejszym ten budżet został przyjęty w wersji opracowanej przez zarząd poprzedniej kadencji. Myślę, że warto też dodać informację, że ta dyskusja jednak odbywała się na poszczególnych komisjach i z reguły autorami, którzy zadawali znaczącą liczbę pytań, dotyczyły te pytania przede wszystkim kwestii związanej z drogownictwem oraz z inwestycjami. Padały również zapytania w zakresie wydatkowania i przewidywanych środków na promocję. W ramach możliwych odpowiedzi były one udzielane bezpośrednio na komisjach. No ja myślę, że no, pan dyrektor Sapiński no, podjął taką decyzję, jaką uznał za stosowną. No, z tego, co wiemy, w miesiącu grudniu odbył rozmowę z marszałkiem i otrzymał taką propozycję ze strony marszałka. Z chwilą, gdy dokonał u nas wypowiedzenia, no tą propozycja już była złożona. No i tak sądzę, że było to no jednak powodowane to złożenie właśnie tą już wewnętrzną decyzją co do tego, że taką decyzję podjął. Chciał zmienić miejsce wykonywania swoich funkcji na Słupsk, no i tego dokonał. Ja myślę, że no trudno, żeby to komentować. Na pewno myśmy się jako zarząd zdziwili, bo no, ja też jako przewodniczący zarządu i starosta dowiedziałem się no, jakby z mediów o tym fakcie, że pan dyrektor Sapiński podjął zatrudnienie. No może gdybyśmy wcześniej wiedzieli, no to też i jako zarząd nasza decyzja odnośnie sposobu rozwiązania stosunku pracy, stosunku zatrudnienia, czyli tej umowy zlecenia byłaby inna, bo jak państwo wiecie, pan Sapiński chciał, wnosił o to, żeby wcześniej rozwiązać stosunek pracy. Myśmy tutaj nie wyrazili na to zgody. W związku z tym, że dowiedzieliśmy się oficjalnie, że jednak podjął inne zatrudnienie, no to no musieliśmy tutaj podjąć jakieś czynności, które by no, zmierzały do tego, aby pozyskać czy poszukać osoby, która byłaby w stanie pełnić te obowiązki wcześniej, czyli przejąć te obowiązki wcześniej niż w normalnym trybie ta umowa miałaby się rozwiązać. I pan Sapiński złożył bezpośrednio po zatrudnieniu takie pismo, w którym oficjalnie zwrócił się do zarządu z prośbą o wcześniejsze rozwiązanie umowy zlecenia. Zarząd taką zgodę wyraził i w związku z tym został odwołany z dniem 31 stycznia. Tak, pełnomocnictwo są wygasło. No tak, no myśmy jako zarząd staraliśmy się rozeznać, jaki jest rynek, jakie są osoby, które no w tej chwili posiadają określone kompetencje do tego, żeby taką jednostkę prowadzić. Zgłosiła się tutaj do nas pani dyrektor Lidia Kodubańska, która pełniła do obowiązki dyrektora Szpitala Miejskiego w Gdyni. I no, wiemy tutaj z tego życiorysu, że posiada niezbędne kwalifikacje do tego, żeby taką funkcję pełnić. I zdecydowaliśmy się właśnie w ramach tutaj kontynuacji, żeby przejęła te obowiązki jako osoby pełniące obowiązki z dniem 1 lutego. Do momentu wyłonienia.
w drodze konkursu. Tak, bo tutaj przepisy prawa przewidują obligatoryjny obowiązek przeprowadzenia postępowania konkursowego w razie zwolnienia się z tego stanowiska. To stanowisko się zwalnia z dniem 1 stycznia. Z dniem 1 lutego i w związku z tym podejmujemy czynności, które są przewidziane prawem, czyli zamierzamy w miesiącu lutym powołać komisję konkursową. Ta komisja konkursowa będzie działała, przyjęliśmy już harmonogram, więc będzie działała zgodnie z harmonogramem, który został zaproponowany. Natomiast do czasu, gdy nie zostanie wyłoniony dyrektor w drodze konkursu, obowiązki dyrektora pełnić będzie pani dr Lidia Kadłubańska. Podczas sesji panował taki ekspert z jednego z radnych, że mają wynaleźć już tą panią, czy ona po konkursu wygra. A jakby pan się odniósł do tego stwierdzenia? Ja myślę, że to jest taka retoryka. Nie wiem, dlaczego taka tutaj sugestia. Niczego takiego moją intencją nie było absolutnie namaszczania kogokolwiek, bo ja chcę przypomnieć, że osobę czy dyrektora wyłania komisja konkursowa i tą komisję powoła Rada. A więc ja jako starosta, czy my jako zarząd, przyjmujemy pewien werdykt, który zostanie sformułowany przez tą komisję konkursową. Komisja konkursowa wskaże kandydata, który ten konkurs wygra. Natomiast moją intencją było, żeby wskazać, że pani Lidia Kodubańska posiada niezbędne kwalifikacje, jej dotychczasowy dorobek pracy gwarantuje, że kwestie związane z prowadzeniem tego szpitala w Lęborku w tym okresie, w którym decyzja dopóki do tego terminu, który nie zostanie wyłoniony dyrektor w drodze konkursu, będą wykonywane w sposób profesjonalny. Taka była moja intencja, tak wyraziłem i uważam, że ten dotychczasowy dorobek zawodowy pani dr Kodubańskiej gwarantuje to, że te obowiązki będą wykonywane w sposób profesjonalny i taka była moja intencja. Właśnie, jeżeli chodzi o terminy, to te terminy są bardzo, to znaczy tam ten harmonogram czynności, które komisja będzie wykonywała, jest bardzo, bardzo skomplikowany i rozłożony w czasie. Przewidujemy, że wyłonienie docelowego kandydata będzie możliwe nie wcześniej niż na początku miesiąca maja. Ale może też się zdarzyć taka sytuacja, że nie będzie takiego rozstrzygnięcia, chociażby z tego względu, że nie przystąpi do konkursu określona ilość kandydatów, nie zostaną określone kandydatury zgłoszone i wówczas będzie potrzeba przeprowadzenia ponownie tej procedury konkursowej, a więc ten czas, który jest niezbędny i zgodnie z zarządzeniem ministra zdrowia, jest dość długi i w tym czasie powinniśmy, czy pacjenci, również jako organ założycielski, musimy mieć gwarancję, że nadzór sprawowany nad tą placówką będzie wykonywany w sposób profesjonalny. Nie. Może korzystając z okazji. Myślę, że chyba najważniejszą rzeczą jest, żeby przeprowadzić wszystko zgodnie z procedurą prawa. I tutaj nie ma innych jakby możliwości rozstrzygania jakiejkolwiek kwestii, tym kwestii wyboru przyszłego dyrektora naszego szpitala. W związku z tym pełnienie obowiązków jest jakby zapewnieniem tego, co pani mówi, bezpieczeństwa na czas funkcjonowania pani dr Lidii Kodubańskiej ma wypełnić lukę i zapewnić bezpieczeństwo pacjentom. A tutaj oczywiście wszystkich zachęcamy do tego, bo jest to już tajemnicą publiczną jakby, że tego typu konkurs odbędzie się, żeby jednak składano oferty. I te oferty będą w drodze konkursu oczywiście, że rozstrzygane. I tu żadne sugestie czy insynuacje ze strony naszych
kolegów na sesji na pewno nie będą miały miejsca. Wszystko zgodnie z tym, co przewiduje prawo. A szczegółowy harmonogram jest przygotowany i był oczywiście przedmiotem naszych prac. W związku z tym zaczynamy już od drugiego tygodnia ferii, bo wszystko to musi trzymać się terminów, które oczywiście narzuca ustawa o lecznictwie. Jeśli pozwolicie Państwo, w tym momencie chciałbym odpowiedzieć mieszkańcom powiatu, którzy dosłownie zwracali się z takimi pytaniami do mnie, czy to prawda, że obecnie sprawujący władzę w powiecie zwolnili Pana dyrektora. Bo takie ogólne przekonanie, że oto przyszła nowa władza, tak zresztą z takimi pytaniami mieszkańcy powiatu zwracali się do mnie i zaczynają robić porządki, czystki, zwalniać ludzi. Tak jak Pan Starosta wcześniej powiedział, to Pan Dyrektor Sapiński wypowiedział kontrakt, a resztę Państwo znacie z informacji, jakie zostały przekazane. To taką informację Państwu, społeczeństwu naszego powiatu chciałem przekazać. Dokładnie. Jeśli chodzi o strategię, już podczas poprzedniej konferencji Państwo po 26 lutego już informacje bardziej konkretne na ten temat będą znane. Jak to sprawa wygląda? No 27 stycznia odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy. Na tym zgromadzeniu zapoznaliśmy się z opinią nowo powołanej Rady Nadzorczej, która przejrzała dokumenty związane z trybem przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości w Lęborku, bo takie było zalecenie akcjonariuszy, aby Rada Nadzorcza zapoznała się z tym trybem i wydała opinię. I chciałbym powiedzieć, że wyniki tego badania są druzgocące, bo okazuje się, że zostały naruszone procedury związane z trybem sprzedaży. Otóż nieruchomość dworzec PKS w Lęborku wraz z gruntami nie został zaoferowany w drodze ogłoszenia. To znaczy sprzedaż tego obiektu oraz gruntów nie został ogłoszony przetarg w prasie ani ogólnopolskiej, ani lokalnej. Sprzedaż została ogłoszona wyłącznie na BIP-ie na stronie przedsiębiorstwa. Czyli tak naprawdę to ktoś, kto chciał nabyć tą nieruchomość, musiałby wiedzieć, że wcześniej, że PKS w Słupsku, z siedzibą w Słupsku, zamierza sprzedawać nieruchomość w Lęborku i wejść, żeby taką informację zdobyć. No, nie było to można, niewątpliwie nie była to weryfikacja rynku. I w związku z tym również i zarząd przyznał się do tego, że rzeczywiście tutaj ta sprzedaż odbyła się z naruszeniem pewnych wymogów co do właśnie trybu sprzedaży. I w związku z tym zarząd unieważnił przetarg. Ten nabywca, który został wyłoniony w miesiącu grudniu, został poinformowany o tym fakcie. No, jakie dalsze będą czynności nabywcy, to trudno mi jest powiedzieć. W każdym razie na dzień dzisiejszy prezes ma podjąć wszelkie czynności, które są niezbędne zgodnie z prawem, co do realizacji tej uchwały o sprzedaży. Natomiast tutaj my chcemy też, aby w międzyczasie zarząd przedstawił swoją wizję firmy i funkcjonowania firmy. Ja złożyłem tutaj wniosek o to, aby został przedstawiony plan restrukturyzacji i przede wszystkim pomysł, w jaki sposób firma zamierza prowadzić dalej swoją działalność w Lęborku, bo jak wiemy już wcześniej, jeszcze przed tą kadencją została sprzedana część działki na ulicy Abrahama, tam została tylko część działki i tak naprawdę po sprzedaży dworca firma będzie posiadała tylko część nieruchomości na ulicy Abrahama. Ta uchwała, która dotyczyła sprzedaży ulicy Abrahama, dalej jest aktualna.
I teraz chodzi o to, żeby zapoznać się najpierw z wizją pana prezesa co do tego, w jaki sposób PKS zamierza funkcjonować na terenie Lęborka. No bo na pewno ja osobiście uważam, że my nie możemy przyjąć takiego rozwiązania, że działalność PKS w Lęborku będzie polegała tylko na tym, że będzie wynajmował pomieszczenia na terenie dworca PKP. Autobusy będą stały gdzieś tam, prawda, na wolnym powietrzu, bo nie będzie placu, bo nie będzie nieruchomości. Nie będzie żadnej bazy, w której by można było remontować je. No więc chciałbym wiedzieć, w jaki sposób sobie firma wyobraża właśnie tą działalność na terenie Lęborka. Znaczy generalnie rzecz biorąc, to ta działka zgodnie z wliczeniami zarządu, bo są już podjęte pewne czynności, których nie można odwrócić. Mianowicie został wyprowadzony na w ogóle ta działalność z dworca, na teren dworca PKP. Tam została już zawarta umowa i w związku z tym stoi w tej chwili puste te pomieszczenia i ten obiekt, który się w jakimś sensie dekapitalizuje, więc na pewno jest tutaj potrzeba, żeby znaleźć pomysł na zagospodarowanie. Jednym z pomysłów jest oczywiście sprzedaż tego dworca, ale właśnie dlatego jest taka propozycja moja, abyśmy na następnym posiedzeniu, na następnej sesji zapoznali się z aktualną sytuacją i chcę zapoznać właśnie z aktualną sytuacją całą Radę i żebyśmy wspólnie zastanowili się, jaka jest nasza wizja funkcjonowania komunikacji publicznej, w tym PKS-u. Jeżeli tutaj uzyskam jakieś stanowisko radnych, chciałbym, żeby to się utarło w formie jakiejś dyskusji, no to wówczas w taki sposób my jako zarząd będziemy starali się uwzględnić te pomysły, które zostaną zgłoszone, o ile one będą miały jakieś racjonalne uzasadnienie. Dlatego uznaliśmy, że jest potrzeba, żeby ten temat postawić na sesji jako temat wiodący w dniu 11 lutego. No proszę Państwa, no właśnie tu jest, problem jest taki, że ta cena była określona w operacie szacunkowym i ogłoszona w pierwszym ogłoszeniu, które się ukazało na stronie przedsiębiorstwa. Później ukazało się kolejne, bo taka była informacja, nie śledziłem tego, ale taka była informacja zarządu, że po kilku dniach ukazało się po raz drugi ogłoszenie, w którym cena ta została obniżona i później już do negocjacji przyjęto cenę niższą od tej wynikającej z operatu. Ale ta cena została ustalona w oparciu o z kolei suplement do tego operatu szacunkowego, który opiera się na fałszywych przesłankach, ponieważ biegły rzeczoznawca uznał, że ta cena została zweryfikowana przez rynek i jest za wysoka. A z czynności faktycznych ewidentnie wynika, że rynek nie zweryfikował tej ceny. I w związku z tym jest potrzeba, aby ponownie podjąć te czynności, bo rynek musi zweryfikować tą cenę, która została pierwotnie przyjęta w operacie. W operacie i dokonana ta wycena. Także tutaj na pewno jest potrzeba, żeby to ponownie zweryfikować. Ta cena, która została przyjęta w negocjacji, tak jak już powiedziałem, jest znacznie niższa od ceny przyjętej pierwotnie w operacie szacunkowym. Ja rozumiem, że temat PKS-u jest bardzo interesujący. Znaczy, nie chciałbym, proszę Państwa, ujawniać, bo tu jest jakby problem pewnych poufności, jeżeli chodzi o warunki ustalone przez strony. Ja tylko mogę powiedzieć w sposób ogólny. Tak mówię. Więcej nie mogę tutaj powiedzieć.
No w każdym razie taką tutaj informację wydaje mi się, że tutaj na potrzeby publiczne mogę ujawnić, że na pewno ta cena była w negocjacji niższa niż ustalona w pierwotnej operacie i pierwotnej wycenie. Znaczy nie, no ta strona ma wyłącznie roszczenia z tytułu szkód, którym ewentualnie poniosłaby w związku z niezawarciem umowy. No ja na dzień dzisiejszy nie widzę, żeby jakiekolwiek szkody tutaj można było wycenić, bo to ciężar dowodu spoczywa na stronie, która wywodzi skutki prawne, czyli w tym przypadku na kontrahencie, który podpisał i miał prawo oczekiwać, że ta umowa docelowa zostanie na tych warunkach zawarta. No jeżeli sformułuję takie roszczenia, no to są roszczenia cywilnoprawne, które będzie mógł dochodzić w drodze sądowej. Nie wpływa to absolutnie w żaden sposób na procedurę, która w tej chwili zostanie zastosowana w odniesieniu do tych działek. Czyli fakt, że został unieważniony ten przetarg, ma charakter ostateczny. Mówimy o całości, o całości tej nieruchomości, w skład której wchodzą te wszystkie nieruchomości gruntowe, które się znajdują na dworcu oraz posadowione obiekty w postaci zarówno budynku, jak i przystanku. Ale bez przystanku, znaczy bez postojów dla aut w tej pierwszej części. Czyli to jest dworzec autobusowy plus ta część związana z obsługą autobusów, ten parking dla autobusów dalej. Czyli tu gdzie jest parking, to nie. Tak, oczywiście, no więc my tutaj jako udziałowiec mniejszościowy, no nie mamy przesądzających możliwości, żeby przesądzić głosowanie. Ale dla mnie, jako dla starosty lęborskiego, ważne jest to, że na co mają być przeznaczone te pieniądze. Bo jeżeli firma sprzedaje swój majątek, który jest zbędny, a z punktu widzenia firmy ten majątek jest zbędny, bo generuje koszty. No to oczekuję, żeby pan prezes wskazał, że zamierza te środki wykorzystać na cele związane z dokapitalizowaniem spółki, na cele inwestycyjne ewentualnie, a nie na przejedzenie, czyli na bieżące, zaspokojenie bieżących należności. A tutaj no niestety tak jest, bo pan prezes przedstawił te wydatki, na które mają być przeznaczone. No i z wyjątkiem symbolicznej kwoty, która ma być przeznaczona na cele inwestycyjne, tak naprawdę to dochody z tytułu sprzedaży tej nieruchomości mają być właśnie zabezpieczeniem bieżących płatności. Czyli rozumieć, że to są PKS spółki, ratuje siebie kosztem. Tak, oczywiście. Tak. I o to mam żal do moich kolegów, że zgodzili się na to, żeby sprzedać bez postawienia jakichkolwiek warunków, na co mają być przeznaczone. Myśmy to przedstawili, oczekujemy od pana prezesa, że przedstawi nam sposób ewidentny, na co mają być przeznaczone w ramach programu restrukturyzacji, na jakie cele. Oczywiście. Tak, bo przede wszystkim celem przekazania udziałów czy akcji, przepraszam, no akcji w tej chwili przez Skarb Państwa na rzecz obu powiatów było podniesienie jakości obsługi pasażerskiej. I chciałbym, żeby ten cel rzeczywiście został zrealizowany. Skoro nabyliśmy akcję od ministerstwa, otrzymaliśmy, no to sądzę, że no istotnym jest, żebyśmy nie pozbywali się wpływu na możliwości związane z ustalaniem no, określonych zasad
związanych z kursami na poszczególnych liniach. Jak Państwo wiecie, dzisiaj przecież właśnie radni zwracali uwagę na to, że w wielu przypadkach PKS ograniczył kursy, zlikwidował pewne kursy, nie można już dojechać do niektórych miejscowości o określonych porach. Są problemy tutaj z dojazdem dzieci i młodzieży do szkół. No więc miejmy nadzieję, że właśnie te działania, które będziemy podejmowali, będą zmierzali do tego, aby zwiększyć wpływ samorządu powiatowego na te sprawy. Czy możecie zasugerować, powiedzmy, w firmie PKS, pieniądze, które uzyskało ze sprzedaży tej imienia, w Lębowie zainwestowało, czy w zakup busów, takie jak mają nami przewoźnicy? Ponieważ PKS mówi, że tutaj połączenia są nierentowne, nie opłaca się jeździć takimi dużymi autobusami. No, czy zakup tutaj małych busików nie jest bardziej opłacalny, nie byłyby konkurencyjne, nie tylko wobec. Znaczy, no ja przede wszystkim uważam, rzeczywiście uważam, że jeśli mówimy tutaj o sprzedaży nieruchomości w Lęborku, no to dochody, no byłoby sprawiedliwe, żeby te dochody w jakimś sensie były przeznaczone właśnie na przedsięwzięcia, które firma będzie realizowała na terenie naszego miasta. I dla mnie no, ważne jest to, że my tutaj taką firmę mamy w Lęborku i to, że jeszcze został jakiś tam, jakaś część tego majątku. Na pewno jeśli chodzi o tą działalność podstawową, no to ta działalność podstawowa jest nierentowna, bo przynosi straty, bo firma jednak realizuje część połączeń, które nie są rentowne i w związku z tym no, ponosi te pewne straty. Ale chodzi o to, żeby miała możliwości rozwojowe i prowadziła również, miała możliwość prowadzenia czy rozszerzenia swojej działalności w tych sferach, które są pomocnicze i które pozwolą na uzyskiwanie dodatkowych dochodów. Ja tutaj na przykład w Lęborku widzę taką możliwość i rozmawiałem z panem prezesem, że żeby już nie wyprzedawać powiedzmy tej części działki na ulicy Abrahama, bo tam mamy stację paliw, która też posiada co prawda kończące się, ale atesty i jest możliwość, bo jak państwo wiecie, prowadzenie działalności w zakresie dystrybucji paliw, no jest działalnością zyskowną. Wiele osób przecież prowadzi działalność, ona przynosi dochody i też chcielibyśmy, aby może pan prezes pomyślał o tym, że być może byłoby zasadne, żeby uruchomić no, sprzedaż to jako działalność gospodarczą, czyli jako możliwość uzyskiwania dodatkowych dochodów na terenie Lęborka właśnie z tego faktu, że posiada PKS właśnie tą stację paliw. No poza tym już kwestia związana jakby z obsługą bieżących pojazdów, które są wykorzystywane na bieżąco z możliwością tankowania ich, no to wiadomo, to są już ceny też przecież ustalone według innych kursów wewnętrznych i tutaj na pewno znacznie korzystniejsze dla PKS-u w przypadku takim, w którym posiada możliwości dystrybucji paliw i składowanie. Drodzy Państwo, 11 lutego kolejna sesja, sesja, która będzie poświęcona między innymi sprawom związanym z PKS-em i na pewno więcej informacji już Państwo pozyskacie w tej części. Przygotowywany jest taki wstępny audyt i ten audyt otrzymają zarówno radni, jak i osoby zainteresowane. Czy jakieś jeszcze pytania może? Czy ten budżet nie jest idealny? No ja może tutaj, bo pani Szara, to właśnie, bo... Nie, pani starosto, proszę o tym budżecie. Ja tylko chciałam powiedzieć jedno zdanie, bo to jest oczywiście przeciąganie tematu budżetu w zależności od tego, kto to mówi. Państwo wiecie, że my ten budżet przyjęliśmy
no, z takim dobrodziejstwem inwentarza i trudno tu w tym momencie mówić o jakichś wielkich, o wielkim racjonalizowaniu tego budżetu. Budżet jest budżetem otwartym. Ja dzisiaj powiedziałam tak może ku uciesze innych, a też i dając sobie jakąś taką satysfakcję, że jak przeczytałam ten budżet, to ucieszyłam się z jednego powodu, że pieniądze na oświatę, które jak Państwo wiecie idą w formie subwencji, to jest blisko połowę, 50% tego budżetu, są przeznaczone na wszystkie placówki, które funkcjonują na terenie naszego powiatu. Mój jakby taki choklik w tej wypowiedzi polega na tym, że całe szczęście, że poprzedni zarząd, bo pan Tyburski bronił tu jakby sprawy, że to zarząd tylko przygotował ten budżet, nie umieścił takiego ewentualnego punktu, w którym wynikałoby, że likwidujemy jakąkolwiek jeszcze jednostkę oświatową. To oczywiście z tytułu mojej profesji i tego, że tak bardzo pilnuję, żeby nie zamykać czegokolwiek, a otwierać. I my w miarę tego, jakie będą te nasze dochody, osiągalne dochody oczywiście, będziemy też pewnie rozszerzać i zmieniać ten budżet, bo na tym polega między innymi realizowanie budżetu. Co innego procedowanie, a co innego później w ciągu roku procedowanie, realizowanie tego budżetu i za to jest odpowiedzialny jakby cały zarząd. Stąd taka odpowiedź może trochę taka w innej formie, ale te rzeczy, które są zaplanowane, będziemy na pewno z rozmysłem i z ogromną rozwagą realizować i wszystko, co nowego pojawi się w formie pieniądza na naszym rynku z powodów na przykład dochodów majątkowych, to na pewno będziemy wykorzystywać i w sposób racjonalny je inwestować. Ja myślę, że przede wszystkim, proszę Państwa, chciałbym zwrócić uwagę na dwie, na właściwie na jedną podstawową kwestię. Bardzo ważne jest i w czasie dyskusji też na dzisiejszej sesji, to było wielokrotnie podnoszone, kwestia związana z inwestycjami. Myśmy no, w tym budżecie zagwarantowali kwotę 2 300 000 zł na inwestycje drogowe. I no, tutaj stanęliśmy przed dylematem, właśnie które inwestycje zrealizować za tą kwotę. Zapotrzebowanie jest bardzo duże, natomiast stanęliśmy jako zarząd na stanowisku, że w pierwszym rzędzie będziemy, czy gwarantujemy realizację tych inwestycji, na które drogowych, na które po pierwsze jest dokumentacja już przygotowana. To jest sprawa istotna oraz po drugie, bardzo, bardzo ważnych z punktu widzenia nowych miejsc pracy, bo uważamy, że w powiecie lęborskim trzeba wspierać te inwestycje, które generują miejsca pracy. I chciałbym tutaj właśnie poinformować, że podjęliśmy decyzję o tym, że będziemy realizowali połączenie drogowe, odcinek połączenia drogowego ulicą Lubowicką, która będzie łączyła drogę E6, czy tą drogę ekspresową S6 z ulicą Wieleńską, która będzie główną ulicą na osiedlu Wschód. Jak Państwo wiecie, mamy tutaj możliwości uruchomienia tej specjalnej strefy ekonomicznej zgodnie z decyzją Rady Ministrów, która ma powstać i będziemy wspierać te inwestycje, które służą powstaniu nowych miejsc pracy. Przede wszystkim praca i tutaj właśnie na pewno te zadania, które są niezbędne z punktu widzenia tego celu, będziemy traktowali jako priorytet.